Witam serdecznie, drogie koziorożce, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie niosą na ten tydzień. Przepraszam, tak spojrzałam, bo koty mi władują się, mam taką piękną kocimiętkę, słuchajcie, a koty mi się władowały, już mi pogniotły takie kocimiętki olbrzymie i kurde, gałgany jedny mi się po... Dobra, mamy. Co dla koziorożca? Tworzenie, życie, troszeczkę takie odizolowanie, odseparowanie, ale jednocześnie też bym powiedziała, że takie pozbycie się kogoś, czegoś ze swojego życia, jakiegoś nałogu, jakieś ułudy, o tak bym powiedziała, że coś od koziorożca odchodzi. Pozbycie się depresyjności, wyjście w świat, czyli pobudka. Jest, mogę powiedzieć, że w tym tygodniu u koziorożców jest pobudka, pójście za prawdą, ale jednocześnie niedostrzeganie czegoś, tak jakby ktoś, nie wiem, na ten tydzień, tak mi to krzyczy, że tak jakby ktoś ze świata próbował wam manipulować, ktoś by próbował jeszcze gdzieś tam w wasze życie, w waszą twórczość, w wasze wejście, w wasz świat wewnętrzny próbował gdzieś tam wtargnąć, ale myślę, że tutaj świetnie sobie z tym poradzicie. Jeżeli chodzi, słuchaj, no nie, pieniążka nie zabraknie cały tydzień, jest jakiś pieniążek, coś tam krąży, jest dobra informacja o pieniążku, pozbycie się, powiem tak, może być pozbycie się biedy, ale zatrzymujecie swoją bardzo fajną energię. Jeżeli chodzi, myślę, że stajecie się przede wszystkim, no i tutaj mamy jeszcze umiarkowanie, bardzo fajna karta, czyli zachowujecie umiar w czymś, ale najbardziej mi się tutaj rzuca, moi drodzy, żebyście nie dali manipulować, nie dali komuś wchodzić, komuś, kto jest toksyczny tak naprawdę, komuś, bo to jest raczej nie coś, nie jest to używka, tylko chociaż mogą być używki, że jest pozbycie, tak, ale takie nie danie komuś manipulowania waszym życiem, wchodzenie w waszą taką prywatną przestrzeń, że dobrze, jesteśmy gdzieś tam, czy jesteśmy razem, czy pracujemy razem, czy tworzymy razem, to już państwo pod siebie podłóżcie, ale to jest tak, jakby ktoś ten paluch w tym rowisko wkładał, chciał włożyć, nie pozwólcie na to, zresztą myślę, że bardzo ładnie wam się to uda i ktoś w końcu zauważy, że tak, oj przepraszam, że tak właśnie jest, uciekła mi jeszcze karta zwycięzcy, czyli bardzo ładnie wam się to uda. Pieniążki powinny napłynąć, nie tracicie w tym tygodniu, tak bym powiedziała, mądre decyzje życiowe, nawet zwyciężacie, wydaje mi się, na koniec tygodnia zwyciężacie, uznajecie ten tydzień tak naprawdę za godny, godny pokonania czegoś, puszczenia czegoś, zostawienia czegoś za sobą, tak, za sobą, w tyle puszczenia czegoś dobrego w eter, czegoś dobrego, bo to jest tak jakby zakończam coś pozytywnie dla siebie, nieważne, nie liczy się ktoś, bo tutaj jest ta uda, tutaj są ci niewierni, ci niedobrzy, jak to się mówi, z waszego życia, czy są to sytuacje życiowe, czy takie, żyliście przez jakiś czas takim, w takim kokonku, że żyje swoją wyobraźnią, mówią, że koziorożce nie marzą, nieprawda, ja bym powiedziała, że są wręcz, że są marzycielami, są bardzo głęboko myślącymi, chyba z jednymi, którzy najbardziej właśnie głęboko, gdzieś tam głęboko potrafią wejść, pomyśleć i ocenić tak zupełnie z innej perspektywy. Powiem tak, na pewno kogoś pogonicie, coś się uda, zachowujecie swoją piękną energię, jesteście w swojej energii przez cały tydzień, w energii pieniążka, coś z czegoś, powiem tak, nie będzie straty w pieniążkach, będzie jakieś zwycięstwo, wydaje mi się, że jest powrót do życia, powrót do świata żywych, jak to się mówi, czyli tak jakby ruchu, budzicie się, to tak jakbyście wyszły z jakiegoś letargu, budzicie się, pokonujecie jakiegoś diabła, kogoś gonicie, kto wam szmącił w życiu, o tak bym powiedziała, kogoś, coś, co przeszkadzało, moi drodzy, i jest to umiarkowanie. Jest dużo wiadomości, natłok zdarzeń, tak naprawdę koziorożec jest bardzo ruchliwy w tym tygodniu. Coś się dzieje, nie wiem, czy koziorożce nie będą myślały o czymś zarobkowo, o czymś związanym ze światem, tak, czy dalekim, czy bliskim, ale coś zarobkowo związane ze światem to może być, bo tu jest zwycięstwo i myślę, że jeżeli w tym tygodniu czegoś dokonacie, to nie będzie straty, będzie zachowana równowaga. Pieniądze może nie będą olbrzymie, ale pieniądze, które was ucieszą i które będziecie mogły rozdysponować dzięki
dzięki temu w przeciągu 21 dni, nie wiem, 21 dni, czy no 21 tygodni raczej nie, ale 21 dni będziecie mogły to w jakiś sposób rozdysponować. Coś, co przychodzi do, pomysł, który przychodzi do Was, do główki. Jeżeli chodzi o zdrówko, uwaga, słuchajcie, na serducho, czakrę serca, coś mi się tutaj pokazuje, że coś jest nie halo i coś, prawa ręka jest przykryta i jest tutaj, nie wiem, czy jest to żołądek, czy jest to trzustka, czy jest to wątroba, czy jest to, no nie wiem, co jeszcze tutaj jest, mamy tutaj te narządy wewnętrzne, coś tutaj się może zadziać, moi drodzy, i trzeba będzie o to powalczyć. Nie jest to coś, co daje Wam zejście, tak, jako zejście, ale jest to coś, co mówi, że nie zauważacie pewnych symptomów, zwyciężycie, jeżeli pójdziecie po prawdę, to prawdę otrzymacie, zwyciężacie, zachowujecie umiarkowanie i nie trzeba aż wiele pieniędzy na to wydać, żeby to wyleczyć lub to podleczyć, żeby to zdiagnozować, a przy okazji odejdzie jakaś depresyjność od Was, moi drodzy. Także tak to widzę, drogie koziorożce, na ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania. Hej, pa!